Panie trenerze, ten mecz był chyba idealnym przykładem na to, że można być zdecydowanie lepszym zespołem od rywala i tak przegrać. Myślę, że możemy sobie skopiować wywiad sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni i puścić go dzisiaj, będzie też aktualny. No i tak to wygląda. No nie wiem, co powiedzieć. No, możemy szukać pozytywu, bo pewnie lepiej zagraliśmy niż w Warlubiu, no ale co z tego? Co z tego, skoro kolejnym raz bramki nie zdobyliśmy, zdecydowanie więcej nawet sobie sytuację stworzyliśmy niż przed tygodniem. I to jest paradoksalne, no znowu gdzieś tam po błędzie tracimy bramkę. No, co mogę powiedzieć, no dotychczas graliśmy zespołem z górnej części tabeli, gramy w sobotę, bardzo istotne spotkanie dla układu tej naszej części dolnej tabeli, niestety w Tarnowie pod Górnymi. Mogę tylko wierzyć mocno w to, że karta się odwróci, bo kiedyś ona musi się odwrócić, bo jesteśmy po szóstej kolejce w tej chwili. Wszyscy widzą mnie, nie trzeba być trenerem, wystarczy być kibicem i wszyscy widzą, jak wygląda mecz. No, nic więcej tutaj pewnie nie wymyślę. Panie trenerze, w zasadzie to przez te najbliższe kilka dni przed meczem z Tarnowią to nie macie wiele do poprawy, tylko nie wiem, jakiś trening strzelecki musiałby pan chyba swoim zawodnikom urządzić, żeby oni po prostu w dogodnych sytuacjach trafiali do siatki, bo to wystarczy. Myślę, że tutaj trening mentalny. Ten mało intensywny, ale bardzo istotny i teraz bardzo istotne będzie to, żebyśmy się nie podłamali, bo można być cierpliwym i ja też to chłopakom próbuję mówić, natomiast no tej cierpliwości ja też wewnętrznie mam coraz mniej, bo ile można mówić w kółko to samo i oglądać to samo. Natomiast no jest bardzo istotne, są te najbliższe spotkania i jeżeli utrzymamy ten poziom, no to chyba ten niefart no musi w końcu się skończyć.